Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o działaniach podejmowanych w celu ograniczenia zatorów płatniczych. W tym roku na 16 przedsiębiorców nałożone zostały kary sięgające łącznie 20 milionów złotych. Zatory płatnicze to zmora przedsiębiorców. Mówimy o nich wtedy, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahenta. Nagromadzenie zadłużeń negatywnie wpływa na całe otoczenie biznesowe, powodując efekt domina. Jednym z rozwiązań w takiej sytuacji jest nakładanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kar finansowych. Od początku tego roku wydałem 30 decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Na 16 przedsiębiorców nałożone zostały kary finansowe w łącznej wysokości ponad 20 milionów złotych spółek uniknęło sankcji pieniężnej, ponieważ same były poszkodowane przez zatory płatnicze. To pokazuje na jak wielką skalę obserwujemy problem. Na mocy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z ubiegłego roku UOKiK może zastosować do spółek tzw. wystąpienia miękkie. To nic innego jak zasugerowanie przedsiębiorcom, że ich działanie jest niezgodne z prawem z jednoczesnym wskazaniem rozwiązania problemu. W tym roku prezes UOKiK wystosował wystąpienia miękkie do 62 przedsiębiorstw.